Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na moim kanale. Pupile cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Chcieliście, aby kolejny był jadowity jaszczur? Będzie jadowity jaszczur. Myślę, że to dobry wybór zarówno dla Was, jak i dla mnie, gdyż jest to pet dostępny od pierwszego sezonu. No a doskonale wiecie, że wolę tak systematycznie przychodzić od początku do czasów teraźniejszych, że tak powiem. Dlatego ja również preferuję robić filmy dla tych wcześniejszych pupili, a dopiero potem weźmiemy się za te nowsze. Trochę ich jeszcze jest do zrobienia, ale większość pupili tak naprawdę jest bardzo, bardzo podobnych. Te buildy będą wręcz identyczne. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy będzie oglądał na przykład ten film, tylko ktoś będzie szukał na przykład buildu dla brunatnego niedźwiedzia. No to nie będzie oglądał filmu o jadowitym jaszczurze, tak? Dlatego te informacje, te buildy będą się powtarzały prawdopodobnie w każdym filmie o danym pupilu, ale no, taki urok tworzenia filmów. Oczywiście przed przejściem do buildów przypominam o zostawieniu łapki w górę, suba jeśli jeszcze tego nie robisz, no i zerknijmy, co ten jadowity jaszczur może nam zaoferować. Wyodrębniłem dzisiaj 3 buildy, jeden specjalny dla Goresha i Skogul, ale zacznijmy od takiego normalnego dla każdego legionu piechoty, bo o tym nie wspomniałem na początku, ale jadowity jaszczur jest petem dla piechoty z tego względu, że działa bardzo dobrze z kontratakami. A mowa tutaj o jego talencie. Infekcja działa w ten sposób, że gdy nasz legion zostanie trafiony normalnym atakiem, mamy 12% szans na zatrucie napastnika na 3 sekundy. Współczynnik obrażeń to będzie około 105-110. Nie będzie to 115 współczynnika obrażeń, tak jak widzicie tutaj. Jaszczur nie ma 350 zwinności, a screen tej umiejętności, tego współczynnika, jest z pupila, którym posiadał 350 zwinności. Dlatego na potrzeby tego filmu przyjmiemy, że współczynnik obrażeń przy 300 zwinności będzie wynosił 105 współczynnika obrażeń. Mocno uśredniając, sama infekcja zada obrażenia rzędu 1140 współczynnika obrażeń, walcząc z jednym legionem. Oczywiście sama liczba przeciwników jest tutaj nieograniczona, nie mamy żadnego skapowania. Im więcej legionów będzie nas biło, tym infekcja będzie mogła zarazić, że tak powiem, więcej legionów, przez co zadamy większe obrażenia. I właśnie to, że jaszczur nie ma ograniczenia na liczbę zarażonych, sprawia, że jest naprawdę świetnym pupilem dla jednostek piechoty. Ale przyjmijmy to, że obrażenia dla jednego legionu, który nas zaatakuje, średnio będą to obrażenia rzędu 1140 współczynnika obrażeń dla samej infekcji. Gdy do infekcji dodamy gwałtowną infekcję oraz ząb i szpon, przy wysokich atrybutach będzie to 70% do obrażeń. Obrażenia na 1 sekundę wyniosą 178,5 współczynnika obrażeń. Natomiast gdy tym wynikiem uderzymy krytycznie, posiadając 100% do obrażeń krytycznych plus 100% wskaźnika krytycznych, nasze obrażenia wyniosą 446 współczynnika obrażeń. Oczywiście przez 3 sekundy, razy 3. Gdy dodamy do tego wszystkiego szansę na wywołanie infekcji plus 6%, łącznie będziemy mieli 18% na zatrucie, które wywoła 446 współczynnika obrażeń na 3 sekundy. Posiadając naszą infekcję z tymi 7 umiejętnościami, w ciągu 30 sekund zadamy obrażenia rzędu 7224 współczynnika obrażeń na jeden legion. Oczywiście tych legionów może być nieskończona ilość, tylko pamiętajcie, że tutaj jest mały haczyk, to nie jest tak, że ten pupil jest totalnie z innej planety w porównaniu z innymi. Pamiętajcie, że to jest sam współczynnik obrażeń, a nie czyste obrażenia czy poległe jednostki w legionach wroga. Na liczbę pokonanych jednostek od umiejętności pupila również będzie wpływało to, jakie ktoś ma badania, jego łączny atak, jego łączna defensywa, jego łączne HP, a co najważniejsze, liczba jednostek w waszym legionie, liczba jednostek w legionie przeciwnika. Więc to nie będzie tak, że zadacie 7000 współczynnika obrażeń 100 legionom wroga, które was zaatakują i sami wygracie grę. Jeśli dużo legionów wroga was zaatakuje, automatycznie wasze obrażenia będą dużo, dużo mniejsze, więc miejcie to z tyłu głowy. Pamiętajcie, że te obliczenia są po to, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, na czym stoimy. Oczywiście do tych 7224 współczynnika obrażeń dochodzi 900 współczynnika obrażeń od kontruderzenia na 30 sekund. Przyjąłem tutaj, że przy 300 odporności będziemy mieli 60 współczynnika obrażeń.
od jednego kontruderzenia, na który mamy 50% szansy, więc łączny współczynnik obrażeń naszego pupila będzie wynosił 8124 współczynnika obrażeń na 30 sekund. Ogólnie myślę, że ten build pod kryt jest jednym z mocniejszych, ale tutaj też jest mamy haczyk, o którym opowiem w innym filmie. Tutaj nie będziemy sobie zawracać tym głowy. Przejdźmy więc do buildu numer 2. Drugi build jest bardziej pod Legion, bardziej pod kontrataki. Wiemy, że infekcja działa z kontratakami, więc tutaj całe te 8 umiejętności jest dookoła kontrataków. Oczywiście możecie na przykład wyrzucić maniakalną potęgę i dać sobie gwałtowną infekcję. Tylko tutaj rodzi się pytanie, czy warto inwestować w tak drogie skille jak gwałtowna infekcja, gdy możemy mieć maniakalną potęgę. Dlatego pamiętajcie, że możecie sobie zamienić gwałtowną infekcję zamiast maniakalnej potęgi na przykład, ale ten build jest tak bardziej tani, który dosyć szybko można sobie wymaksować na 3 gwiazdki. A czy długoterminowo jest gorszy? Naprawdę liczenie kontrataków, obrażeń z kontrataków jest dużo, dużo trudniejsze moim zdaniem niż policzenie takiego współczynnika obrażeń dla pupila, który bije w jeden cel. Dobrym przykładem tutaj może być również niedźwiedź brunatny, który ma dużo większe obrażenia od jadowitego jaszczura, ale może zadać obrażenia jedynie 5 legionom w pobliżu, czyli głównie nasz pupil będzie bił piechotę. Z racji tego, że pupil bije obrażeniami fizycznymi, a piechota ma bardzo dużo obrony fizycznej, te obrażenia będą stosunkowo niewielkie, bo cały ten współczynnik obrażeń pupila musi się przebić przez obronę, przez HP piechoty. Dlatego te obrażenia, mimo wysokiego współczynniku, nie będą tak spektakularne. Dlatego moim zdaniem jadowity jaszczur jest lepszy od niedźwiedzia brunatnego, bo infekcje możemy nałożyć nawet na jednostki magiczne, które biją nas z daleka, na strzelców, którzy mają stosunkowo mało tej obrony fizycznej, więc będą dostawali większe obrażenia od fizycznych obrażeń. Dlatego na open fieldzie schylam się ku jadowitemu jaszczurowi, że to jest jednak dużo lepszy pupil dla jednostek piechoty od niedźwiedzia brunatnego. A wracając do naszego buildu pod Legion bardziej, pod kontrataki, możecie zauważyć kontruderzenie i krew za krew, które łącznie mogą dać nam 10% wskaźnika krytycznego. To znaczy, że mamy 10% szans, przeprowadzając jeden kontratak, na obrażenia krytyczne. Przypomnę, że obrażenia krytyczne to 150% podstawy, czyli w skrócie plus 50% do obrażeń od kontrataku. Można sobie jeszcze zwiększyć te obrażenia o kolejne 10% w przypadku uderzenia krytycznego za pomocą szybkiej zemsty. Z obliczeń mi nie wychodziło, że to jakieś spektakularne liczby będzie robiło, ta szybka zemsta, ale no nie da się tego obliczyć tak 1:1 jak współczynnik obrażeń pupili, dlatego duży dystans pozostawiam do tych obliczeń. Przypomnę, że jeśli macie naprawdę duże kontrataki bazowe, to zwiększenie wskaźnika, czyli uderzenia krytyczne, plus zwiększanie tych obrażeń krytycznych, niż gdybyście mieli te bazowe kontrataki na niskim poziomie. A obliczenie tego w jakiś ludzki sposób jest naprawdę trudne, bo tak naprawdę, żeby to policzyć, to każdy jedyny przypadek należałoby liczyć osobno. Te wszystkie obliczenia, które można gdzieś spotkać, są dla takiego typowego 1v1, a kontrataki, wiadomo, działają na mnóstwo legionów w tym samym czasie, jeśli ktoś was bije, więc to nie jest takie proste, takie zero-jedynkowe. Więc czy ten build będzie lepszy od pierwszego buildu? Ogólnie ciężko powiedzieć, nie można powiedzieć, że będzie gorszy albo że będzie lepszy, bo umówmy się, żeby mieć 100% szansy na kryta, to trzeba wbić te umiejętności na 3 gwiazdki. O ile jedną umiejętność możecie sobie kupić i nie będzie to problemu, tak drugą umiejętność można zdobyć jedynie poprzez złapanie pupila z taką umiejętnością, wypuszczenie tego pupila, i musimy liczyć na szczęście, że akurat tę umiejętność dostaniemy. A w momencie, kiedy nie będziecie mieli 100% szansy na uderzenie krytyczne, możecie nie trafić krytycznie, a jeśli nie traficie krytycznie, to tak naprawdę macie 1, 2, 3 umiejętności martwe, więc to jest zawsze coś za coś. A w buildzie pod Legion możecie być pewni, że te umiejętności będą działały praktycznie zawsze i z każdym atakiem. Mówię tutaj głównie o takich umiejętnościach, które podbijają nam statystyki, obronę, atak czy nawet HP. Jeśli będziecie mieli większe statystyki od waszego przeciwnika, każdą sekundą walki ta przewaga będzie rosła na waszą korzyść. Żeby wam to zilustrować tak na szybko, tutaj macie taki ala wykres, który przedstawia dwie linie. Jak widzicie, tutaj macie liczbę jednostek oraz czas.
Niebieska linia to wasz legion, pomarańczowa to legion wroga. Jeśli nie macie pupila albo macie pupila pod obrażenia od pupila, ten wykres mniej więcej by wyglądał tak, jeśli jesteście silniejsi. Natomiast gdybyście mieli pupila pod legion, różnica w zdrowiu między waszym legionem a legionem przeciwnika będzie rosła z każdą sekundą, bo jak macie więcej HP, więcej zdrowia, więcej ataku, wtedy zadacie wrogowi większe obrażenia, przez co w następnej turze wy będziecie mieli więcej zdrowia, więcej jednostek w legionie, wróg będzie miał tych jednostek mniej. Dlatego co sekundę ta różnica między waszym zdrowiem a zdrowiem wroga będzie coraz większa. Może nie będzie to aż tak diametralna różnica, jak pokazuję tutaj na wykresie, ale jest to tak zrobione, żeby wam to zilustrować, jak to działa. Pokrótce chciałem wam pokazać, w czym różnią się te dwa rodzaje buildów. Ale co by nie mówić o tym buildzie, na pewno ma ręce i nogi. Tak jak mówię, możecie sobie zamienić gwałtowną infekcję zamiast maniakalnej potęgi na przykład, albo zamiast bariery ziemi. Ja wolę jednak dla jednostek piechoty zatrzymać premię do obrony. Jak możecie zauważyć, sam biegam z czymś bardzo podobnym, co wam zaprezentowałem w przypadku drugiego buildu. Teoretycznie mógłbym zamienić tę obronę na szansę na wywołanie infekcji, ale czy chcę w moim przypadku wziąć talent sezonowy do tego pupila? Niekoniecznie, wolę na razie skupić się na innych petach. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że zwiększając szansę na aktywację naszego talentu, gdy rozłożymy te obrażenia na czas, na przykład na 30 sekund, albo dłużej, albo krócej, to wyjdziemy na tym lepiej, niż gdybyśmy zamiast superinfekcji wzięli gwałtowną infekcję, która zwiększa obrażenia w wyniku infekcji o 40%. Także to możecie sobie zapamiętać, że lepiej zwiększyć częstotliwość niż obrażenia. Trzeci build, który teraz widzicie na ekranie, jest, powiedziałbym, prototypem. Jest to build dla Goresha i Skogul. Co my tutaj mamy? Mamy oczywiście infekcję, czyli nasz talent. Mamy superinfekcję, która zwiększa szansę na wywołanie infekcji. Mamy kontruderzenie, które działa jak kontratak, gdy się aktywuje. A gdy ten dodatkowy kontratak nam się aktywuje, mamy 50% szans na zadanie dodatkowych obrażeń legionom w pobliżu, maksymalnie 5 legionom. Efekt można aktywować 2 razy na sekundę. Do tego oczywiście dochodzi drugi kontratak od Skogul. Więc teoretycznie mamy szansę na 3 kontrataki na sekundę, co sprawia, że to 200 współczynnika obrażeń możemy zadać 2 razy na sekundę i nie będzie to taką rzadkością. A skoro mamy 2, a nawet 3 kontrataki na sekundę, myślę, że zwiększenie wskaźnika krytycznego nie będzie tutaj błędem. Co prawda jest to 10% szans na plus 50% do obrażeń, ale mając nawet do 3 kontrataków na sekundę, powinno się to trafiać dosyć często. Jak widzicie, na razie początek jest taki sam jak w przypadku buildu pod Legion, ale to, co czyni ten build buildem dla Goresha i Skogul, są to te 3, a w zasadzie można przyjąć, że te 2 umiejętności. Zobaczmy więc, co te umiejętności robią. Mamy 10% szans na zadanie obrażeń krytycznych od umiejętności bohatera. Odnośnie tych 2 umiejętności pisałem nawet z zapytaniem do supportu. Niestety nawet twórcy tej gry nie wiedzą, czy te 2 umiejętności będą działały z 3 umiejętnością Goresha. No bo wiecie, czasem te wszystkie talenty, umiejętności, pomimo tego, że w swojej nazwie mają obrażenia od umiejętności bohatera, a obrażenia z 3 umiejętności Goresha są obrażeniami od umiejętności bohatera, a w wielu przypadkach, gdy coś powinno działać nawet z 2., 3., 4. umiejętnością, w tej grze działało tylko z umiejętnością 1. Natomiast jeśli te umiejętności zadziałają z 3 umiejętnością Goresha, każde 200 współczynnika obrażeń, które może wydarzyć się nawet 2 razy na sekundę do 5 legionów, czyli łącznie możemy użyć tej umiejętności 10 razy na sekundę, możemy zwiększyć te obrażenia o 50%, jeśli trafimy krytycznie, a nawet o 60%, jeśli dodamy do tego znak bestii, który zwiększa obrażenia krytyczne o 10%, gdy umiejętność bohatera zadaje obrażenia fizyczne. Podsumowując, to, co ten build może nam zaoferować dla Goresha i Skogul, to po pierwsze, talent pupila, który może zadać obrażenia niezliczonej ilości wrogich legionów. Po drugie, możemy uderzyć krytycznie z naszych kontrataków, zwiększając ich obrażenia o 50%, a kontrataków na sekundę możemy mieć nawet 3. Oczywiście w przypadku kontruderzenia krytycznie uderzy ten współczynnik obrażeń, a nie nasz cały legion. No i po trzecie, możemy uderzyć krytycznie z naszych umiejętności bohatera, których Goresh używa nawet do 10 razy na sekundę. W przypadku tego buildu jedyne, co możemy zmienić,
to będzie to umiejętność Znak Bestii. Możecie sobie dać szybką zemstę, która zwiększy o 10% obrażenia od kontrataków zwykłych. Na pewno dobrym wyborem będzie wzięcie gwałtownej infekcji. Możecie również zwiększyć obronę waszego legionu lub atak waszego legionu. Dzikie kontruderzenie niestety tutaj wypada z tego względu, że mamy już 3 umiejętności pod zręczność. Infekcja, krew za krew oraz drapieżny pościg. Jak widzicie, używam tego drugiego buildu, gdyż jest tańszy. Poza tym ciężko jednoznacznie powiedzieć, że podnoszenie statystyk legionu jest gorsze od buildu pod kryty dla pupila, gdyż jest naprawdę mnóstwo zmiennych w grze, żeby to jednoznacznie powiedzieć. Widziałem jakieś próby obliczeń właśnie, jeśli chodzi o to, czy warto, czy nie warto podnosić statystyki legionu, ale tam również dostrzegłem kilka błędów. Między innymi nie było tam uwzględnianych kontrataków, których można mieć niezliczoną ilość na sekundę, a szczególnie w przypadku piechoty są to główne obrażenia, a podnoszenie statystyk wpływa na jakość i zdrowie naszego legionu, co wpływa na obrażenia od kontrataków, więc nie jest to zero-jedynkowe, jak niektórzy myślą. Matematyczne głowy mogą być lekko zawiedzione, że nie było w tym filmie dużo obliczeń, ale próby obliczania obrażeń, m.in. z kontrataków, gdy nasz legion walczy z X liczbą legionów, no mija się z celem. Zresztą nawet sami twórcy nie wiedzą, jakich niektóre umiejętności działają, więc co dopiero ktoś z zewnątrz, kto nie ma dostępu do kodu gry. Dlatego nie będę marnował swojego czasu i waszego, żeby próbować obliczyć dziesiątki niewiadomych. W tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś coś nowego wyjaśniłem. Jeśli macie jakieś inne propozycje buildów dla jaszczura, to napiszcie w komentarzu. Może coś przeoczyłem. Tu się będę z wami żegnał. Trzymajcie się. Elo.